A więc zaczynamy pukanie. Zobaczymy, co nam ten grzejnik wyżyga i co w środku siedzi. Chyba świeży nugget. Przyszedł czas wypukać grzejnik. Mam przygotowane, tu mam powietrze z kompresora, tu mam taki dwójnik, podwójny nypel, można powiedzieć, złączka pneumatyczna, przejście na 3/4 i do grzejnika. Od dołu mamy złącze ogrodowe i mamy wąż, woda z domu. No i co? Napuścimy troszeczkę. W domu mam ciśnienie ustawione na 2 bar, więc teoretycznie więcej niż 2 bary nie powinny tutaj się pokazać. Będzie widać, czy grzejnik jest szczelny. Zrobimy sobie jeszcze to i damy wodzie wpłynąć do środka, żeby woda mogła po prostu sobie do środka się dostać, tylko muszę uważać, żeby za dużo nie nalać, bo syf, co podejdzie pod zawór, może uszkodzić zawór. Przepraszam za wiatr, no ale taką dzisiaj mamy pogodę, a trzeba korzystać z wszystkiego. Jakoś nic więcej nie leci, nie wiem czemu. No nie, tworzy się bezpieczeństwo, tworzy się ciśnienie. Dobra, zamkniemy. No i teraz trzeba chwilę poczekać, aż to się całe napełni wodą. Mam nadzieję, że się zawieszenie nie urwie, bo to tak stoi, jak to się mówi, stoi, bo stoi. Dobra, jak się nabije ciśnienie, to będziemy kontynuować. Nie będę naciągał na minuty. No i dobrze, chwileczka minęła. Troszeczkę sobie szczotką stalową poczyściłem grzejnik i od razu patrzyłem, czy są jakieś wycieki. No i możemy zakręcić. Ja tak już próbowałem, już wyschło. No to już mamy wody w całości. Czyli gdzieś może być też nieszczelność, no ale tutaj się za bardzo nie starałem, żeby to skręcać, więc gdzieś tutaj może uciekać. Tu mamy zakręcone, tu powinno troszeczkę trysnąć. Albo i nie. No i dobra. Skoro jest tam powietrze i jest woda, to też będzie syf. Zobaczmy, co tam wyfrunie. O ile mi się uda odkręcić, muszę sobie dobrze złapać. O! Rzygło czymś. Dobra, i teraz powtórzymy sobie. Z racji, że tak, wszystkie próby ciśnieniowe na zbiornikach i tak dalej robi się wodą. Czemu wodą? Bo woda jest mało sprężliwa i jakby coś miało rozerwać, tutaj mam obok auto, nie chciałbym, żeby mi rozdupczyło przypadkiem szyby albo coś, dlatego najpierw woda. Jeszcze raz mu damy wodę, później dobijemy troszkę powietrza, więc zaczynam dolewanie ponownie i zobaczymy się za chwilę. A więc lecimy dalej, zaś jest napełnione. Zamykamy, odpinamy, ustawiamy kamerkę, zobaczymy, co tam wyfrunie z tego. No, jeszcze jakby, jak jest ciśnienie, to ten zawór dużo lepiej trzyma. A tym razem było mniej powietrza, więc jak to się mówi, dupy nie urywa to, co tutaj wylewa się. No dobra, nic nie poderwało i teraz zrobimy tak, damy sobie jeszcze raz wodę, napełni się i zaraz sobie damy powietrze, tylko niech najpierw się napełni wodą. I później sobie jeszcze do tego damy powietrze i będziemy lecieć dalej z tematem. No bo w sumie to ciśnienie powinno się już raz dwa wyrównać, czyli powiedzmy, że sobie odepniemy tu. Tak. I jeszcze raz zobaczymy, co wyfrunie. O! Mi się zatkało, widzicie?
coś poderwało i się zatkało. Takie coś większego troszeczkę. Troszkę większa. Spróbujemy jeszcze raz. O! Żdziga czymś. I chyba zawór też się przytkał. Coś tam musiało wpaść. Dlatego to jest tutaj na śrubunku, żeby właśnie zapobiec takim sytuacjom. No, jest tam. Palcem grzebie. O, żygało. Muszę odkręcić tutaj ten zaworek i zaraz wam pokażę, co będzie tutaj położę. Niestety nie mam statywu tutaj, więc tak to wygląda, jak wygląda. No i dobrze. Mniej więcej te kawałki wyfrunęły z łączki. Się zablokowało tutaj na tym Tu się nas zablokowało na tym przewężeniu. Dobra, dopuszczamy wodę. I to wygląda tak. Im więcej jest wody w stosunku do... raczej powietrza do wody, tym mocniej to będzie wyrzucało na zewnątrz. Więc tylko troszeczkę sobie damy wody, bo ten syf i tak jest, powiedzmy, dotąd gdzieś grzejnika największy. Więc zaraz sobie to opuścimy ponownie i zobaczymy, co tym razem wyżyga. Damy sobie powietrze. No, akurat się kompresor załączył. No i zobaczmy, co tym razem wyżyga. No, leci tak sobie. Na tyle. No i dobra, będę to powtarzał, nie będę was zanudzać. Jak będzie coś ciekawszego, to po prostu pokażę. No i po prostu powietrze plus woda, powietrze plus woda. No i kolejna próba. Teraz już nabiłem tak, że kompresor musiał dobijać. Zobaczmy bezpośrednio, co się będzie działo. Poszło fajnie. Dobra. Chyba najgorsze, co miało wyfrunąć, to wyfrunęło. Jeszcze spróbuję kilka razy. No i ostatnio, jeden z ostatnich prób, tak się przeszedłem, to tutaj dalej. No to jest to, co powiedzmy z ziemi powypadało, ale pełno widać żelaza i tak dalej. No i to wszystko wydmuchane jest z grzejnika. Widać tutaj na przykład ten duży kawałek. Wszystko powydmuchowało z grzejnika, więc ten sposób opatentowany daje radę. Ok. Czyli teraz troszeczkę już inaczej, bo wiemy, że raczej go nie rozerwie. Tu mamy otwarte, jest nabity, że aż górą puszczał wodę. No i teraz tak, bo troszeczkę może sobie nie umiecie wyobrazić, jak mocno to daje, dlatego nie będzie kamera tutaj na wylot, tylko tutaj na podwórko. No i mam nadzieję, że mi się otworzy. No chyba będzie trzeba jeszcze kilka razy, bo było widać, że jak sobie dacie stop klatkę, widać było, że wyżyguje takie duże kawałki metalu i bardzo dużo rdzy, więc jeszcze będzie trzeba ponowić kilka razy. A więc kończymy, można powiedzieć. Dałem na trzecią cegłówkę, ale coś mi się tu pokazuje. Coś mi się tu pokazuje, panie. Czyżby grzejnik był dziurawy? No. Tutaj coś jest nie tak. Czyli przy około 6 barach widać nieszczelność. To muszę sobie zaznaczyć, ale jak już mam nabite, to jeszcze go wyczyścimy i zaraz tam będę szukał, co jest nie tak.
Jeszcze troszkę wody zostało i spróbujemy to jeszcze raz. No ale wiem, że grzejnik do końca szczelny już nie jest. Niestety. Gdzieś go coś tu boli. Mnie to też będzie boleć, bo będę musiał to zrobić. Spawanie grzejników to taka śliska sprawa. Czyli prace będą troszeczkę spowolnione. Dobra. Niestety. Dobijamy powietrze i lecimy. Teoretycznie przy 6 barach ten układ nie będzie pracował, on będzie bezciśnieniowy, czyli tak zwany otwarty, więc teoretycznie nie powinno mi to przeszkadzać, ale lepiej, żeby to wyłapać. Nie, dobra, no. Jeszcze będę musiał się pomęczyć, jak grzejnik obrócę, żeby znaleźć, gdzie to ocieknie, to wam dam znać. Na razie będę tutaj to kontynuował, tylko może przejdziemy się, zobaczymy. O. Fajne. Nic nie widać konkretnego. Tutaj taki większy kawałeczek. No i w sumie chyba brama jest aż. No powiedzmy, ja tutaj mam na tej wysokości barki i to jest do tej pozycji mokre, więc fajnie żyga. Musicie mieć to zaplanowane, żeby nikt nie ucierpiał. No i wszędzie jest kawałki rdzy. Więc ten grzejnik stojąc długo... O, tu jeszcze jest taki chyba świeży nugget. Się musiał odbić. Jak będziecie to planować, to przede wszystkim bezpieczeństwo, bo można sobie narobić biedy albo komuś, więc trzeba uważać. I to strasznie. Dobra, nabiło i... Teraz było praktycznie same sprężone powietrze. Dobra, wypuścimy to. Ja muszę dojść do tego, co tam jest i po spawaniu i tak, znając życie, będzie trzeba to zaczyścić, bo to się nagrzeje, spręży, rozpręży i tak dalej. Dobra, to ja dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jakby ktoś był ciekawy, jak się regeneruje grzejniki. Raczej próbuję ocucić, typu Scrap Tech. Więc dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć.